Już od 4 lat robiliśmy wspólną imprezę z Politechniką Lubelską, z Uniwersytetem Przyrodniczym i z innymi uczelniami w Lublinie. Ta współpraca się bardzo dobrze układała i byliśmy z niej zadowoleni, ale w tym roku ze względu na setną rocznicę utworzenia Uniwersytetu postanowiliśmy, że należy wyjść naprzeciw wyzwaniu zorganizowaniu tej imprezy we własnym zakresie i mam nadzieję, że spotka się z pozytywnym odbiorem. Opcji było mnóstwo, ale za tym placem przemawia mnóstwo aspektów. Przede wszystkim to, że jest bardzo blisko KUL-u. Po drugie, że jest w centrum miasta, więc może skupiać wiele osób i jest to miejsce dosyć dobrze eksponowane. CSK też cieszy się bardzo dobrą marką, współpracujemy z tą instytucją i dlatego też jest to wynikiem tego typu argumentów to, że ta impreza odbywa się właśnie w tym miejscu. Jesteśmy w trakcie pierwszego dnia imprezy, jeżeli wszystko przebiegnie sprawnie, a jak dotąd nie mamy się czego wstydzić i jutro również, to będzie dobry sygnał, żeby tą ideę kontynuować. Ja nie wykluczam innych scenariuszy, tym bardziej, że to zależy od osób, które będą w samorządzie działać. Ja też nie będę przez cały czas, więc to chodzi głównie o to, że musi być ta idea, która znajdzie posłuch i pozytywny odbiór wśród samorządowców i będą chcieli to kontynuować.